Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, żyjemy w czasach, gdy powiedzenie dzień dobry, czy heja, czy coś takiego, zupełnie już nie odpowiada naszej rzeczywistości. Bo żyjemy w czasach, gdy rzeczywiście zaczęła się ostateczna walka o świat. W związku z tym przypomnę Państwu, jak taka walka o świat toczyła się przed pół wiekiem, to jest bardzo niedawno. Czyli opowiem Państwu o matce diabła. Matka diabła, eto kuski na macie, jak powiadał Chruszczow w Narodach Zjednoczonych. My wam pokażem kuski na macie, wrzeszczał. Lingwiści znaleźli, że chodziło mu rzeczywiście, kuśka to jest takie określenie ludowe właśnie na diabła. Czyli Suworow tłumaczy, nazwa, książka nazywa się Matka Diabła. Ja w znacznej części będę się na niej opierał. Pamiętamy, że Chruszcz, czyli Chruszczow, był jednym z najpotworniejszych, najbardziej krwawych katów Ukrainy za czasów Stalina. Ale ponieważ reszta krwawych katów już wzajemnie się wymordowała, czy uśmiechnięty Soso wymordował ich pozostałych, pozostało tylko dwóch, Beria i Chruszczow. Otóż Chruszczow po zarżnięciu Berii stał się jedynym, w związku z tym stał się destalinizatorem. I ten destalinizator mówił, na którym zjeździe partii chciał w tym momencie pokazać tą kuski lumać Stanom Zjednoczonym. To było w czasach kryzysu kubańskiego i na jednym ze zjazdów partii, wybaczcie Państwo, nie pamiętam, na którym zjeździe partii, to zapowiedział, pamiętajmy, zapowiedział test bomby jądrowej, bomby termojądrowej, który się w najbliższym czasie odbędzie. Otóż w ogóle ci, którzy budowali, otóż na zjeździe partii towarzysz Chruszczow zapowiedział test bomby termojądrowej o ogromnej mocy. Pochwalił się wtedy, że moc może być nieograniczona, co nas, czyli fizyków jądrowych, zadziwiło, ale uważam, że ci fizycy, którzy mu powiedzieli o tym, mieli rację. W przypadku jądrowej, w wypadku rozszczepieniowej bomby moc jest zawsze ograniczona. Otóż on powiedział, że no to moglibyśmy nawet 100 megaton, ale będzie trochę mniej. I przerażenie tych ludzi, którzy Hariton i pozostałych fizyków, którzy tą bombę robili, było ogromne, dlatego że to był test bomby, więc mógł się nie udać. I wtedy oni by wyszli na głupków, czyli mogli być skłóceni o głowę. Nie chodziło im oczywiście o Chruszczowa. Natomiast istotne jest to, że mówiono i przygotowywano bombę, czyli coś spuszczonego z samolotu. Wcześniej oczywiście były testy termojądrowe takich urządzeń stałych, na jakiejś wieży były wybuchy, ale zrobić bombę, czyli coś, które można przenieść, urządzenie, które można przenieść samolotem, a to jest zupełnie co innego. I wtedy Amerykanie takiej bomby termojądrowej nie mieli. Więc on to sobie spokojnie zapowiedział, natomiast ta bomba, która została właśnie przez jego przemówienia i te wrzaski nazwana Kuskina Mać, czyli matka diabła, była chyba w dwóch egzemplarzach, robiona, o ile pamiętam, w Noworosyjsku i ważyła około 27 ton z kilogramami. Sam spadochron do niej, do tej bomby ważył 800 kg i konieczne było przewiezienie
z tej fabryki broni termojądrowych na północ, bo wybuch miał nastąpić nad nową ziemią. Nowa ziemia, nie wiem, czy tam ludzi, którzy tam mieszkali, ewakuowano, czy nie, zwierząt oczywiście nie ewakuowano, no ale konieczne było przewiezienie na północ Rosji. To przewiezienie wyglądało tak, że zablokowano całe te 2000 km trasy, obstawiono wojskami KGB i jechał najpierw jeden pociąg, później drugi pociąg, w który nie udało się oczywiście tej bomby zapakować do zwykłego wagonu towarowego, a miało wyglądać jak wagon towarowy. Więc rozmontowano wagon towarowy, włożono tą matkę diabła, 27 ton, na ten, na lorę, na wagon i obudowano z boku takimi starymi ściankami, żeby wyglądało jak zwykły wagon towarowy. No już dachu nie założyli, bo to byłoby za trudne i to te trzy pociągi, to znaczy najpierw pociąg zabezpieczający z przodu, później ten pociąg wiozący tą kuski numać, a z tyłu jeszcze pociąg dodatkowy z KGB-szkami i tam z innymi, który by to jakoś miał bronić, w tym otoczeniu tych wszystkich wojsk przejechał na daleką północ. Zabawne było również to, że w tym wypadku użyto tego samolotu, musiał być użyty samolot strategiczny, to znaczy Tu-95 odrzutowy, ale ta potwornie wielka bomba do tego samolotu się nie mieściła. W związku z tym w tym egzemplarzu samolotu wyrezano cały spód i ustawiono nad taką dziurą i do tej dziury przywieziono tą bombę i wtedy podciągnięto tą bombę tak, żeby się dało pod tym samolotem częściowo wewnątrz ją zawiesić. Więc była to straszna improwizacja. I ten samolot poleciał, wzbił się jakoś, mimo że nośność samolotu Tu-95 jest 13 ton, on musiał zabrać prawie 28 ton. Co oczywiście w warunkach bojowych ludzie radzieccy potrafią, tak jak nam w wojsku mówiono, że w warunkach bojowych sinus dochodzi do 5, więc tutaj w warunkach bojowych ten B, przepraszam, oczywiście to było tylko zerżnięte z B, ale to był Tu-95, podniósł się, cały był pomalowany na biało, by przyszły spodziewany błysk odbił się od niego, a nie stopił go, czy nie uszkodził. Również poleciało dwóch członków zjazdu, czy też marszałków, innymi samolotami, żeby na własne oczy zobaczyć, jak ta kuskina mać wybuchnie. Jeden był marszał Moskalenko, drugi nie pamiętam, ale może nie jest istotne. Polecieli tam, dokąd mieli polecieć. Mówię w tej chwili o tym samolocie, który z dużej wysokości spuścił tą bombę. Kłopot polegał jeszcze na tym, że bomba, która 8 metrów długości, nie mogła być przymocowana jak inne na dwóch zaczepach, tylko musiała być przymocowana tego samolotu na trzech zaczepach. I teraz jak zrobić, żeby te trzy zaczepy z dokładnością powiedzmy 0,01 sekundy puściły tą bombę w tym samym momencie? Bo jeśli nie puszczą w tym samym momencie, wtedy przechylenie bomby wyrwie zaczepy i rozwali samolot i wtedy może bomba nie wybuchnąć. W każdym razie okazało się, że to się udało i również, co bardzo ucieszyło załogę tego samolotu, otworzył się spadochron, bo mógł się przecież nie otworzyć. Czyli mieli czas, żeby jeszcze na pewną odległość jak najszybciej odlecieć. Odlecieli na odległość 108 km, gdy wreszcie nas rozpętało się to piekło nad nową ziemią. I samolot ten, jak wspomniałem, był pomalowany na biało.
i wszystkie okna miał od tej strony, to znaczy od strony wybuchu, wszystkie okna miał zasłonięte i miał jeszcze jakieś takie obronę z pewnej ilości ołowiu. Ale ci ludzie, załoga w środku, rozjarzyło im się wnętrze samolotu, no bo reakcje, które nastąpiły, nastąpiły po dotarciu tej promieniowania gamma, promieniowania X, nastąpiły we wnętrzu samolotu, więc wnętrze samolotu również się rozjarzyło. Ale oni odlecieli i jakiś czas jeszcze żyli, nie wiem jak długo, i wybuch tej bomby oceniono potem na około 60 megaton. Oczywiście twórcy bomby, ci fizycy, technicy, którzy robili, nie potrafili wyliczyć dokładnie, jaki będzie ten wybuch, ale to był wybuch rzędu właśnie 60 megaton, czyli mówiąc poglądowo, około 3 równoczesny wybuch odpowiednika 3000 bomb spuszczonych na Hiroshimę. 3000 bomb w jednej milisekundzie, powiedzmy, może nawet mikrosekundzie. Ten wybuch był przyjęty aplauzem, kiedy się dowiedział od Chruszczowa zjazd, że taki wybuch nastąpił, i tyle. I przekazano później te wiadomości, oczywiście o sile wybuchu. Wybuch zresztą był widziany z odległości 870 km, bo to poszło wysoko do stratosfery, był potworny. Fala uderzeniowa przetoczyła się wokół Ziemi 3-krotnie, więc w Stanach i tak wiedziano od początku, że był taki potworny wybuch, ale dowiedzieli się, że to był wybuch w samolotach, w samolocie, to znaczy, że Sowieci potrafili zrobić bombę. No ale zastanówmy się teraz, bo wtedy nie wiem, czy się strategowie amerykańscy zastanawiali nad tym, czy możliwe było przeniesienie takiej bomby do Stanów. Otóż przy pomocy samolotu tego, czyli Tu-95, nie. Bo samolot ten, szczególnie w tych warunkach, kiedy ta bomba jakoś była częściowo podwieszona pod nim, to znaczy wychylała się, stracił swoje możliwości lotne, ale jeśli by nawet doleciał, to najwyżej w jedną stronę, bo paliwa by nie miał, żeby dolecieć przez biegun raczej do Stanów i tam wybuchnąć, a po drugie, jeśli by taki samolot stwierdzono, że leci, no to oczywiście przylecenie, musiał lecieć bez jakiejkolwiek osłony, to przylecenie paroma naddźwiękowymi myśliwcami i zbicie go po drodze było czynnością trywialną. Ale mogli się zastanawiać Amerykanie, a może oni mają rakiety, które potrafią na przykład 3 czy 5 takich głowic przynieść, przysłać równocześnie do Stanów. Otóż tu dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, to znaczy do centrum dezinformacji. Mianowicie w tym czasie operował wielki szpieg Oleg Pieńkowski, pułkownik z GRU Oleg Pieńkowski, który dostarczał różnych tego typu wiadomości do Stanów Zjednoczonych. Takimi wiadomościami były na przykład to, i to starali wiedzieli, że w Rosji są dwa konkurujące ze sobą zespoły i środowiska budujące rakiety międzykontynentalne. I nawet przeciek, który później trafił rykoszetem z powrotem do Rosji, był, że jeden z tych ośrodków to się nazywa Jangieł i że chyba jest w noworosyjsku. Co przeraziło za czasów Chruszczowa, nie wiem czy jego samego, czy jego marszałków, że jest jakiś potworny przeciek o tym Jangielu i że on jest konkurentem dla Karelowa, który robił rakiety wielkie, szerokie, które by mogły donieść i które przecież już wcześniej wyniosły w kosmos jakiś tam kosmonautów, z których pierwszym, a może drugim, to był Jurij Gagarin. Podobno on wcale nie leciał do tego w kosmos, ale to jest inna sprawa. W dezinformacji, o której piszę gdzie indziej, ja na swojej stronie. Natomiast to, ten Jangiel,
rzeczywiście to był bardzo zdolny konstruktor i miał pierwszą rakietę na paliwo płynne. Nie pamiętam, czy utleniacz, czy samo paliwo było niezwykle trujące. Ta rakieta była wysmukła, piękna, to znaczy bardzo wąska, 38 metrów wysokości i postanowiono, że pierwsze odpalenie tej rakiety Jagiełła nastąpi oczywiście na rocznicę rewolucji. Ale ponieważ to był prototyp, on miał dwustopniowy, to znaczy był stopień podstawowy i stopień górny, zebrali się wszyscy marszałkowie, wszyscy konstruktorzy, żeby zobaczyć, jak ta rakieta wystartuje w kosmos, wystartuje gdzieś tam, na odległość dziesiątek tysięcy kilometrów. Tak się złożyło, że nastąpiła jakaś duża wada w układzie elektrycznym tej rakiety, no i, a już rakieta była napełniona paliwem. Normalnie, według wszelkich przepisów w wojsku, całe to paliwo powinno być spuszczone, utleniacz powinien być też spuszczony i jeśli tak, to następne odpalenie rakiety mogłoby nastąpić najwcześniej po usunięciu tej usterki po chyba 3 tygodniach. No ale tutaj 7 listopada. W związku z tym marszałek, czyli dowódca wojsk rakietowych Związku Radzieckiego i główny konstruktor Jagiełł postanowili jednak usterkę usunąć z marszu, to znaczy z rakietą napełnioną paliwem. Zdenerwowany Jagiełł wyjął papierosa, chciał zapalić, ale powiedziano: panie, przecież tutaj nie wolno, uciekaj pan. Więc on uciekł do bunkra i w tym czasie, kiedy Jagiełł sobie w bunkrze zapalał swojego papieroska, nastąpiła nieprzewidziana awaria dodatkowa, to znaczy został odpalony, czy też odpalił się drugi człon tej rakiety. W takiej sytuacji, kiedy się testuje, jest to rzecz w miarę typowa. I całe to setki ludzi, którzy byli zebrani na tej platformie startowej, razem z tym marszałkiem, wodzem wojsk rakietowych, wszyscy oni ulegli spopieleniu przez walący się, najpierw płonący, a później się walący w dół rzekę ognia z drugiego stopnia rakiety, później ta cała rakieta wybuchła. Jednym z tych ofiar był drugi konstruktor, bardzo zdolny, który się nazywał Berlin i wszyscy mówili: no tak, Berlin puści rakietę na Berlin. Okazało się, czy spopieli Berlin. Okazało się, że to jest częściowo prawdziwe, dlatego że ciało tego konstruktora Berlina znaleziono właśnie spopielone, a Jagiełł, który dzięki temu, że chciał zapalić papieroska, przeżył w tym bunkrze, zadzwonił do Nikity Siergiejewicza, Chruszczow, i powiedział mu, co się stało, że należy szybko ratować, bo rakieta wybuchła. A Chruszczow mu na to wrzasnął: szkoda, że ty w tym nie zdechłeś. Co może było i racjonalne, jak na takiego pokojowego przywódcę. Otóż istotne dla naszej obecnej sytuacji jest to, że po tym wybuchu na czele wojsk rakietowych radzieckich, bo ten poprzedni widzimy, jak się spalił, stanął marszałek Moskalenko, który przedtem nie był dopuszczany do wszelkich tajemnic dotyczących broni strategicznej. I kiedy został jej dowódcą, więc oczywiście zażądał od swoich podwładnych, by mu powiedzieli, jak dużo tej broni mają. No, mamy jedną. No to, ale powiedzcie, to jedną armię, czy jedną dywizję? Nie, no jedną rakietę. Mianowicie rakieta, którą używano, Karalenko używał do robienia tych propagandowych sztuczek w kosmosie, jedna z tych, bo to były takie same rakiety, jedna z tych rakiet mogła być odpalona właśnie z bronią termojądrową i dolecieć do Stanów.
No dobrze, pyta marszałek Moskalenko, ale powiedzcie, w jakim czasie ta rakieta od decyzji może wystartować? A towarzyszu marszałku, ona może wystartować po 23 godzinach i 40 minutach. Dlaczego taka dziwaczna? Jak to? No nie natychmiast? Nie, no bo naprawdę to mówili, że ona może wystartować dobę później, ale podjęli zobowiązania z okazji 7 rocznicy rewolucji, że o 20 minut potrafią to przyspieszyć. W związku z tym, ale pamiętajmy, że rakietę trzeba na to stanowisko startowe wytoczyć, ten paliwo do niej tam wsypać czy wlać i to satelity i U-2 widzą. W związku z tym, jeśli by już Sowieci postanowili tą rakietę wytoczyć i całą dobę ją tam uruchamiać, to w tym czasie kilkadziesiąt razy mogliby choćby z Turcji, czy z Afganistanu, czy gdziekolwiek przylecieć Amerykańcy, jak ich nazywano, no i rozwalić ją na stanowisku startowym. Więc to wszystko, co władze radzieckie, co towarzysz Chruszczow, co marszał Moskalenko mieli, to wszystko była prawda. Ale jak zwykle w Rosji, prawda częściowa. Więc co z tego wynika dla nas? Że teraz te groźby, wszystko jedno, czy imperium Putina wobec Zachodu, czy Zachodu skłóconego również, bo inne są przecież groźby czy chęci dania ciała z Unii Europejskiej, a inne ze Stanów. To wszystko jest prawda, ale częściowa. Oh,